Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławiam? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, a ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj rozważamy fragment z Ewangelii świętego Łukasza na 3. niedzielę Wielkiego Postu. Tutaj widzimy opis 2 poruszających wydarzeń, mówiąc współczesnym językiem, ludobójstwo i katastrofa budowlana, które są dla Pana Jezusa punktem wyjścia do tego, aby wezwać swoich słuchaczy do nawrócenia już dziś. I ten apel doskonale się wpisuje w charakter przeżywanego aktualnie czasu Wielkiego Postu, który w swoim najważniejszym wymiarze przypomina nam o nieustannej konieczności przemiany życia oraz jest zamknięty ściśle określonymi ramami czasowymi. Czytany fragment jest zakończeniem nauczania z tak zwanego pierwszego okresu podróży do Jerozolimy. Czyli Pan Jezus zmierza w stronę świętego miasta Jeruzalem, aby tam oddać życie za zbawienie świata. Ale w czasie tej podróży naucza i dokonuje znaków. I kontekst, bo musimy zawsze na każdy fragment patrzeć w kontekście, poprzedzający ten fragment, to katechezy wzywające w sposób bardzo mocny do uwzględnienia w naszych planach i działaniach życiowych eschatologicznego wymiaru życia. To znaczy, eschatologia jest to nauka mówiąca o rzeczach ostatecznych. Czyli innymi słowy, żyjąc sobie na świecie, często ludzie tracą świadomość tego, że to życie upływa jednak mimo wszystko i każda minuta, sekunda, godzina przybliża nas do momentu śmierci. Pan Jezus mówi, że właśnie poniższe zdanie z 12 rozdziału, nie bójcie się, czyli 12, czyli tego rozdziału poprzedniego, poprzedzającego, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, albo głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Albo nie martwcie się o życie, o to, co będziecie jeść, ani o swoje ciało, co macie się przeodziać. Nie przyszedłem, niech będą przepasane biodra wasze i zapalone wasze pochodnie. To są wszystko fragmenty, wersety z 12 rozdziału, który poprzedza ten nasz obecny 13 rozdział. A więc można powiedzieć, że te wyrażenia, te wersety dają nam wyraźne poczucie czasów ostatecznych. I bezpośrednim wprowadzeniem do dzisiejszej Ewangelii jest nauka o konieczności odczytywania znaków, czyli rozpoznawania obecnego czasu. Przykładem poprawnego rozumienia obecnego czasu jest pragnienie pojednania się ze swoimi przeciwnikami. To są werset 58 i następne, 12 rozdziału. Rozdział 13 natomiast rozpoczyna się przykładem poprawnego rozpoznawania z obecnego czasu, czyli rozumienia sensu aktualnych wydarzeń. Pan Jezus nauczał konieczności właściwego rozumienia chwili obecnej i natychmiast pojawia się pytanie o sens jednego z poruszających wydarzeń, mianowicie tragedii mieszkańców Galilei wymordowanych przez Piłata w czasie składania ofiar. I tutaj jawi się pytanie, że to ci pobożni ludzie zginęli z ręki poganina Piłata i Jezusowe wyjaśnienie rozpoczyna się pytaniem retorycznym. Czy myślicie? Jest polemiką z takim stereotypowym sposobem myślenia słuchaczy.
Pan Jezus w drugiej wypowiedzi pokazuje, jaką postawę powinni przejawiać słuchacze. I następnie odwołuje się do innego, podobnie interpretowanego wydarzenia przez słuchaczy. Wydarzenia jako konkluzję wprowadza identyczny wniosek, mówiąc o tej wieży, która się zwaliła na ludzi i pozabijała ludzi w Siloe. Na koniec tę, jako ilustrację, konieczność nawrócenia opowiada przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym. Oczywiście drzewo figowe to każdy z nas, symbol człowieka, każdego, który żyje. Czyli tym gospodarzem jest Pan Bóg, a my jesteśmy tymi drzewami, które wydają owoc, bądź go nie wydają. I tyle, jeżeli chodzi o wstęp do naszego fragmentu. Warto tak sobie uświadomić, że to stwierdzenie w tym czasie, kiedy czytamy Pismo Święte, też jakby trzeba je odbierać właśnie w tym czasie, dzisiaj, teraz. Bo Słowo Boże jest ciągle aktualne. Nie jest tylko aktualne 2000 lat temu, ale jest aktualne w tym czasie, teraz również. Jest też takie słowo greckie kairos, które oznacza odpowiedni czas do nawrócenia. Potem tego czasu może nie być. Możemy stracić ten czas. Te 3 lata to jest właśnie ten czas, gdzie Pan Bóg szuka owoców. Może jeszcze tam przedłuży o 1 rok, ale to jest właśnie ten czas, kiedy możemy się nawracać. Jeżeli chodzi o tych Galilejczyków, to warto sobie uświadomić, że Pan Jezus też był Galilejczykiem i mieszkał w Galilei, czyli w mieście w Nazaret, i też mógł jakby zobaczyć, jak tacy pogardzani Galilejczycy w Jerozolimie wcale nie byli gorsi od tych, którzy mieszkali na przykład w Jerozolimie, ci Judejczycy, czyli Żydzi. A Galilejczycy to byli tacy trochę pomieszani z poganami, trochę właśnie też mieli pogan, czy zwyczajów pogańskich. I też były w niektórych miejscach takie nielegalne miejsca kultu Pana Boga, bo legalny był tylko jedno miejsce, czyli świątynia. Może oni przybyli w świątyni, składali te ofiary, ale nie wiemy, może to było właśnie w Galilei. Niektórzy sobie myśleli, a to za karę, że tak złamali ten przepis prawa, że powinno to być wszystko w świątyni, a gdzieś tam na jakichś innych nielegalnych galilejskich wzgórzach złożyli Panu Bogu ofiary. To dlatego przyszedł Piłat i ich zmieszał razem z krwią tych ofiar. No niekoniecznie. Pan Jezus mówił, to nie dlatego. Każdy z nas, jeżeli się nie nawróci, jeżeli nie powróci do oddawania prawdziwej czci Panu Bogu, nie odda mu całego swojego życia pod panowanie, no to kiedy przyjdzie moment śmierci, będzie w gorszej sytuacji niż ci Galilejczycy. Ponieważ przyjdzie śmierć, która wcale nas nie poprowadzi do nieba. Nie będzie naszą siostrą, tylko będzie naszym nieprzyjacielem. Dlatego nawrócenie polega na tym, że w pewnym sensie umieramy wcześniej, zanim przyjdzie śmierć. Mamy umrzeć dla grzechu, umrzeć dla swojego dawnego życia, po to, żeby kiedy przyjdzie śmierć, śmierć była siostrą, tak jak mówił święty Franciszek z Asyżu. I to nawrócenie jest możliwe, czego dają przykład różni święci, którzy się nawracali. I no, to jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu, dzięki pokorze, dzięki temu, że nie chcemy Pana Boga za pomocą naszych ofiar zmuszać czegokolwiek, co raczej chcemy pod wpływem Słowa Bożego podejmować decyzje i działać nie tak, jakbyśmy my chcieli, ale tak, jak Pan Bóg chce, czyli wykonywać Jego dzieła, a nie dzieła tylko i wyłącznie dla Boga. Tak, no właśnie, tak jak ksiądz Arek mówi, w tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli mu Galilejczyka, których krew zmieszał Piłat z krwią ich ofiar. Przez zwrot w tym samym czasie Łukasz Ewangelista podkreśla związek między nauczaniem Jezusa o czasach ostatecznych, czyli prześladowaniach wierzących, koniecznej gotowości na powtórne przyjście Pana i umiejętności odczytywania znaków czasu, a krwawym wydarzeniem, które poruszyło mieszkańców Palestyny.
I Pan Jezus naucza o znakach czasu, a natychmiast pojawia się pytanie, jak tą tragedię, jak należy rozumieć. Wydarzenie to nie ma potwierdzenia w innych źródłach historycznych, ale to nie znaczy, że nie miało miejsca. Opisany przez Józefa Flawiusza, czyli takiego pisarza żydowskiego, sposób sprawowania władzy namiestnikowskiej przez Rzymian jak najbardziej potwierdza możliwość takiego wydarzenia, czego świadectwo znajdujemy także w Dziejach Apostolskich, że w tym pierwotnym kościele, czy też pod okupacją rzymską, często zdarzały się takie wydarzenia, że kiedy występowali Żydzi przeciwko władzy, byli często właśnie w ten sposób pacyfikowani poprzez właśnie zbrojne działanie Rzymian. I tutaj dalej Pan Jezus mówi to, zadaje to pytanie retoryczne. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Otóż w ten sposób Pan Jezus daje do zrozumienia, że tak naprawdę tu nie chodzi o to, że oni byli większymi grzesznikami, bo nie byli, tylko chodzi o to, że jest to pewien znak dla wszystkich żyjących. Że każda tragedia rodzi pytania o jej przyczyny, o odpowiedzialność za tę śmierć. Fakt, że miała ona miejsce podczas aktu pobożności, bo ci ludzie składali ofiarę w świątyni, sugeruje Żydom, że to sam Bóg odmówił im swej opieki. A tymczasem tak nie było. Przedwczesna śmierć, zwłaszcza tragiczna, oraz cierpienie w sposób bardzo naturalny są także dziś odbierane jako kara za grzechy. Wielu ludzi tak uważa, że na przykład śmierć czy choroba to jest kara za grzechy. I podobnie rozumieją uczniowie Jezusa, widząc ślepego od urodzenia oraz mówiąc: Panie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Oraz na przykład mieszkańcy Malty, kiedy z Dziejach Apostolskich, rozdział 28, kiedy jadowita żmija ukąsiła Pawła Apostoła. Też wszyscy się dziwili, dlaczego takiego świętego męża ukąsiła żmija. Otóż wypowiedź Jezusa w formie pytania, które wyraźnie sugeruje odpowiedź, jest polemiką ze sposobem myślenia pobożnych Żydów oraz ze sposobem myślenia czytelników. Jezus odpowiada: bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. A więc faktycznie Jezus nie odpowiada tak od razu na pytanie, dlaczego zginęli, ale mówi o tym, co dla jego słuchaczy winno wynikać z tej śmierci. Czyli słów podobnie zginiecie nie należy rozumieć jako zapowiedź gwałtownej, tragicznej śmierci dla wszystkich grzeszników, ale raczej jako śmierci, która wydaje się zupełnie pozbawiona sensu. W ludzkim przekonaniu niczemu nie służy. I ten zwrot powiadam wam, jest uroczystym i dobitnym wprowadzeniem tej głoszonej nauki i wskazuje na szczególne znaczenie następującego po nim zdania, często burzącego dotychczasowe przekonania słuchaczy. Mianowicie Jezus pragnie, aby jego słuchacze z tych i podobnych im wydarzeń wyprowadzali jasny wniosek. Musimy się nawrócić. Jest to także wyraźne nawiązanie do czasów ostatecznych, o których Pan Jezus nauczał w 12 rozdziale, czyli w wcześniejszym rozdziale. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa głoszenie nawrócenia stanie się tym podstawowym obowiązkiem Jego uczniów. Czyli uzasadnieniem tego wezwania do nawrócenia jest bliskość Królestwa Bożego i pragnienie Jezusa, aby wszyscy mogli się tam znaleźć. Czyli innymi słowy, Pan Jezus przenosi rozumienie z tego świata na tą rzeczywistość wieczną, pokazując, że tutaj tak naprawdę każdy z nas prędzej czy później umrze, czy to naturalnie, czy to tragicznie, różne są śmierci. Natomiast Pan Jezus jakby perspektywicznie pokazuje, że nie powinniśmy zatrzymywać się na takim roztrząsaniu kwestii, kto tutaj zgrzeszył, a kto nie i dlaczego go to spotkało, ale żeby bardziej skoncentrować się na tym, czy ja się zbliżam do Pana Boga przez to wszystko. Bo bez nawrócenia nikt nie będzie zdolny do zrozumienia sensu cierpienia i prześladowań, które nadejdą. Tutaj święty Łukasz używa w tym fragmencie na określenie nawrócenia używa rzeczownika metanoia, znanego nam, który oznacza zmianę, wewnętrzną przemianę, zmianę sposobu myślenia.
w odróżnieniu od czasownika epistrefo, który tłumaczy się nawrócić się, ale w znaczeniu zmiany postępowania. Epistrefo, czyli wejść w inną strefę. Czyli odwrócenia się od dotychczasowych czynów i zwrócenie się ku Bogu. I w rozważanym fragmencie ta zmiana sposobu myślenia dotyczy przede wszystkim rozumienia sensu doświadczeń pełnych cierpienia oraz sensu śmierci. Użycie słowa metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia, podkreśla wewnętrzny aspekt nawrócenia, przemianę serca, za którą winna podążać przemiana czynów. To rozróżnienie przez świętego Łukasza jest o tyle istotne, że wielu pobożnym Żydom, zwłaszcza faryzeuszom czy saduceuszom, trudno było zarzucić uczynki przeciwne rozumianemu prawu. Oni legalistycznie byli w porządku. Jednak i do nich jest skierowane wezwanie do nawrócenia, bowiem ich czyny, tak jak wspomniałem, zewnętrznie zgodne z przykazaniami, nie płynęły z pokornego serca, ale z zupełnie światowych pragnień. Być może tak być czasami, że ktoś chodzi do kościoła tylko dlatego, że ma taką tradycję, prawda? Że ma taką tradycję, że został tak wychowany, ale jak wszyscy wiemy, czasami bywa tak, że ktoś wychodzi z kościoła i zupełnie inaczej postępuje. Oczywiście legalistycznie jest w porządku. Wszyscy mówią, o to był dobry człowiek, chodzi do kościoła, modli się, prawda? Ale czasami to jest też taka sytuacja, że ktoś zupełnie inaczej postępuje w życiu. Wtedy mówimy o zgorszeniu. Ale tutaj chodzi o nawrócenie jako przemianę serca, która jest głoszona w zwiastowaniu narodzin Jana i w Magnifikacie Maryi. Tutaj jest mowa, żeby zmienić swoje serce w kierunku Pana Boga. Zmiana myślenia to zmiana pewnych hierarchii myślenia, znaczy na kim się opieram, czy na tym, co robię, na swoich pomysłach, oczekiwaniach, czy na samym Bogu, który daje mi słowo, które mnie powinno prowadzić. Zauważmy, że dwie sytuacje. Ci, którzy sprawowali kult, czyli byli pobożni, modlili się, składali ofiary, i ci, którzy byli obwarowani jakąś wieżą, i wieża symbolizuje też, jak wieża Babel, jakąś pychę, ale też jakieś oddzielenie się od tych, którzy są poniżej, jakieś wywyższenie. Takie dobre obwarowanie, tak jak winnica jest obwarowana murem, to jest takie obwarowanie przykazaniami. Pobożni Żydzi mieli aż 613, do dzisiaj aż 613 przykazań. Można powiedzieć, że aż bardzo wysoko, dużo. Nie tylko te 10 czy 5 przykazań kościelnych, a to 613. To jest wielka wieża. Ale zauważmy, że liczba 18 to jest 3 razy 6. Jakby były 3 szóstki, no to jest symbol pychy szatana. I można powiedzieć, że szatan wierzy w Boga. I też jego wiara jest wsączana w pobożność ludzi wierzących. Ludzie wierzący myślą, że wyznają prawdziwą wiarę, że są w religii prawdziwej, ale tu się okazuje, że nie nawracając się, żyli religią oszukańczą. Jest taki fragment katechizmu Kościoła katolickiego w punkcie bodajże 765, tak? 675. Tak, 675 i tam na końcu czasów diabeł, antychryst, zaproponuje taką religię, gdzie to człowiek będzie w centrum, nie Pan Bóg. I na czym polega to nawrócenie? Że na tron naszego życia ma wejść król, prawdziwy król, Jezus Chrystus. Nie moje ja, ale właśnie w uniżeniu mam oddawać cześć Bogu i służyć Mu, słuchać Go. Natomiast jeżeli przyjmuję postawę, że ja siedzę na tronie i w modlitwach mówię Panu Bogu, co ma zrobić w moim życiu, no to w tym momencie jest to religia oszukańcza. Wiemy, że w księdze Hioba szatan o coś prosił Pana Boga, żeby wypróbować Hioba. I Pan Bóg się zgodził. Wysłuchał jego modlitw. Modlitw szatana. Ale to nie znaczy, że szatan był przyjacielem Boga. Był oskarżycielem. Jest oskarżycielem. Dlatego też ważne jest, żeby sobie tutaj uświadomić, że są takie praktyki religijne, jest takie przestrzeganie przykazań, które może zamiast prowadzić do Boga, prowadzić do pychy i do wiary oszukańczej.
I zauważmy, że może być takie niebezpieczeństwo, że my sobie tak myślimy, że odmówimy 50, powiedzmy, pompejanek. Będziemy mieli cały czas tylko modlitwa i modlitwa bez przerwy, ale czy to nie będzie karmienie się takie swojego ja, swojej pychy, żeby porównywać się z innymi, którzy się tak nie modlą? Czasem tak jest, że jeżeli ktoś na przykład pości, a nie ma w sobie miłości, to lepiej, żeby się najadł i okazał miłość drugiemu człowiekowi. I tutaj takim wyznacznikiem tego nawrócenia się, takim znakiem, że ktoś się nawraca, jest miłość. Nie jakieś same uczynki pobożne. Ktoś się modli przed figurą, a ma diabła ze skórą. To nie jest jeszcze droga do zbawienia. Oczywiście nie mówię o tym, że sama modlitwa może być zła, ale może być to nieowocna. Ktoś może się modlić i nie owocować takimi właśnie owocami Ducha Świętego, jak przede wszystkim miłość, pokój, radość, cierpliwość, wierność, uczciwość, opanowanie. Człowiek opanowany to ten, który owocuje właśnie owocem Ducha Świętego. Może być też taka sytuacja, że ktoś na przykład był na jakichś rekolekcjach i ma takie piękne postanowienia i tam przeżył takie różne napełnienia mocą Ducha Świętego. No i wraca do swojej codzienności i nagle zaczynają go spotykać różni ludzie, którzy zamiast odczuwać od niego jakiś pokój, radość, miłość, cierpliwość, to ten człowiek się na nich irytuje, zaczyna ich upominać, zaczyna się na nich złościć. Mówi, ale to grzesznicy, ale to... I to tak naprawdę zwracanie uwagi na grzech innych wcale nas nie przybliża do Pana Boga. Wręcz przeciwnie, powinniśmy jako te owoce Ducha Świętego dawać świadectwo o tym, co Bóg dla nas uczynił. Nie tyle przez to, żeby się porównywać z innymi, ale przez to, że w pokorze stanąć, że my jako grzesznicy, niegodni, otrzymaliśmy właśnie takie doświadczenie przybliżenia do serca Pana Jezusa. Jeszcze wrócę tutaj, ta wieża w Siloe, to jest przysadzawcy Siloe. Pamiętamy takiego człowieka, który nie mógł zdążyć, jak ta sadzawka była poruszana. Przychodził anioł i do tego człowieka przyszedł też człowiek, no Pan Jezus, chromy, tak mówił. Kiedy go uzdrowił, to mówił, uważaj, że nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Tutaj chodziło o to, żeby też powrócił do nawrócenia. Jest też taki fragment, jak Pan Jezus nakłada błoto niewidomemu i ten niewidomy ma iść z tym błotem na oczach, idź i obmyj się w sadzawce Siloe. No idzie, po omacku. I takim błotem może być właśnie słowo Pana Boga. Czasem my możemy się czuć niekomfortowo, kiedy przyjmujemy słowo. Ja sam doświadczałem na różnych rekolekcjach takie miałem momenty, że było mi dosyć ciężko doświadczając swojej grzeszności. Jeszcze Słowo Boże tak mi napluło w oczy, że to obmycie w sakramencie pokuty i pojednania było rzeczywiście takie mocne, ale też, żeby tam dojść i się wyspowiadać z całego życia, to było też takie, takie wędrowanie po całym życiu, jak po omacku trochę. Ale to było bardzo zbawienne. To było jakby zrzucenie z serca takich łusk, takiego niedostrzegania tego, co Bóg do mnie mówi. I muszę powiedzieć, że na przykład później w drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich słowo zaczęło bardzo mocno do mnie trafiać, dotykać. Ale na początku potrzeba było jakby uzdrowienia serca, uzdrowienia, żeby się mogło wsłuchać to, co Bóg mówi. Święty Ignacy, jak przeżywał swoje ćwiczenia duchowe w takiej jakby pustelni, takiej jaskini, to po takim doświadczeniu otrzymał dar rozeznawania tego, co przychodzi od Boga, od tego, co nie przychodzi od Boga. Ten dar nawrócenia, bo tak naprawdę to Bóg nas nawraca, ale my mamy o to prosić i współpracować z łaską, ale ten dar nawrócenia właśnie pozwala na odczytywanie woli Pana Boga. I nawrócony człowiek to tylko nie tylko ten, który odczytuje, ale też ten, który w
wprowadza w życie Słowo Boże. Czyli owocuje konkretnymi czynami. To nie jest tylko wiedza, ale przede wszystkim życie. Wcielone Słowo Boże to jest żywe Słowo. Ono żyje w nas. Możemy powiedzieć w pewnym momencie, że o świętych mówimy, że to jest wcielone Słowo Boże. W ich życie wcielił się Jezus Chrystus. Tak, no tutaj dalej mamy werset 4. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi nowajeńcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy. Tutaj znowu ten temat, jakie grzechy musieli popełnić ci ludzie, że Bóg ukarał ich w ten sposób. Być może takie było pierwsze pytanie, jakie postawili sobie słuchacze Jezusa na wieści o katastrofie. Podobne przekonania są echem takich wydarzeń jak zakłada Sodomy i Gomory lub zawalenia się muru na Aramejczyków. Mianowicie w wypowiedziach proroków oraz obraz, symbol, to jest takie, co ksiądz Arek mówił, symbol burzenia wież, był znakiem pomsty Boga, ponieważ wieża to jest w Biblii symbol pychy. Burzenie wież może być tutaj odczytane jako pewien akt upokorzenia ludzkiej pychy. To, że wydarzenia, o którym mówił Jezus, nie zostały odnotowane przez inne źródła historyczne, ale ma wydźwięk podobny do mordu dokonanego na Galilejczykach przez Piłata, czyli nagła, tragiczna śmierć ludzi, którzy się zupełnie tego nie spodziewali. I Pan Jezus znowu to rekapituluje słowami, bynajmniej, powiadam wam, nie byli większymi grzesznikami w domyśle, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Czyli to takie powtórne jakby powiedzenie, nawołanie, że jeśli nie nawrócicie, podobnie tak samo zginiecie, powtórzenie tej wypowiedzi wskazuje na jej szczególne znaczenie. Mianowicie zdanie to jest jakby taki refren, który ma się utrwalić w pamięci słuchaczy, że to, co mówi Jezus, jest najważniejsze. Że nie koncentrować się na... I Pan Jezus jakby nie skupia naszej uwagi na tym, żeby roztrząsać, że to tak, taka bieda, straszna tragedia, tylko żeby się skupić na troszeczkę szerszym kontekście, żeby zobaczyć to, co jest najważniejsze, czyli zobaczyć to, że również i my w tym kierunku zmierzamy, czyli zmierzamy do końca naszego życia i jeżeli się nie nawrócimy, no to po prostu również będziemy mieli takie zaskoczenie jak oni. Zostaniemy zaskoczeni nagle. No zresztą to nie jest tajemnica, prawda, że śmierć zazwyczaj ludzi zaskakuje. Ja tutaj mogę z doświadczenia swojego kapłańskiego powiedzieć, że rzadko kiedy się zdarza, żeby człowiek przed śmiercią był pojednany z Bogiem, wyspowiadany, skomunikowany i jeszcze namaszczony. To są naprawdę osoby, które mogę policzyć na palcach obydwu rąk w naszej parafii, gdzie tu pracuję 6 lat. Prawda, żeby ktoś mnie zawołał, zaprosił, ja go wyspowiadam, namaszczę i nagle odchodzi do Pana, jak to się mówi, można powiedzieć, w świętości. Zazwyczaj jest zaskoczenie. Czasem jak pytam ludzi w kancelarii, dlaczego właśnie nie zaprosili księdza, no bo nie chcieli, żeby się babcia czy dziadek denerwował, prawda, bo zobaczy księdza, no to się zdenerwuje jeszcze, prawda, albo oni nie sądzili, że jeszcze dłużej pożyje. To są takie ludzkie kalkulacje. No oczywiście ja tego, broń Boże, nie chcę krytykować, no, tylko że one pokazują, że tak naprawdę no, ludzie nie myślą o tej perspektywie wieczności. To wszystko się odbywa tutaj na ziemi, prawda? Bo się będzie denerwował, bo dłużej pożyje. Większość ludzi chce tutaj być, no, jak to się mówi, osadzonych na ziemi. Natomiast wykroczenie poza te ramy tego świata jest dla wielu abstrakcją zupełną, jakimś science fiction rzeczą, żeby pomyśleć właśnie o tym, że jednak nasze życie w pewnym momencie się skończy. No. I trzeba jakby przewidywać też te rzeczy w kontekście tego, co ja mogę tutaj zrobić. Wielki Post jest takim czasem. Właśnie. Tutaj wezwanie do nawrócenia jest właśnie to hasło, które rozpoczyna Wielki Post. Czyli nawracajcie i wierzcie w Ewangelię. O, właśnie. To posypanie popiołem głowy oznacza, że jesteśmy prochem. Z prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy. Moment śmierci jest momentem najważniejszym godziny życia. Dlatego modlimy się w modlitwie Zdrowaś Mario, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Tam jest największa walka. Są różne modlitwy, które są bractwa też dobrej śmierci. Są modlitwy szczęścia świętej Brygity. Ale też Pan Jezus powiedział
dał obietnicę, że ktoś 9 pierwszych piątków miesiąca odprawi, nie będzie umierał niepojednany z Bogiem. I to też jest ważne, żeby przyjmować też z tych prywatnych objawień słowo, które Pan Jezus do nas kieruje, żeby nam przyjść z pomocą. Bo rzeczywiście to jest największe niebezpieczeństwo, jakie nas, może spotkać. Nagła, niespodziewana śmierć. Zresztą modlimy się w tej suplikacji. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. To jest najgorsza śmierć. Po grecku dobra śmierć to jest, brzmi eutanazja, ale dzisiaj świat, zobaczmy, jak przekręcił to słowo eutanazja. I eutanazja wobec ludzi niewierzących, którzy proszą właśnie o takie zakończenie ich życia, to jest właśnie samobójstwo. Natomiast dla nas samobójstwo nie jest dobrą śmiercią, bo to jest grzech. Natomiast dobrą śmiercią jest pojednanie się z Bogiem, z ludźmi, pożegnanie się z Nim, przeproszenie i podziękowanie za życie. Przez całe wieki w Kościele, w rodzinach, ludzie uczyli się czegoś takiego jak dobra śmierć. Ars moriendi, czyli sztuka umierania. Jest taka książka Philippa Arie, Człowiek a śmierć. I tutaj przez całe wieki tam widać było, jak ludzie się do tego przygotowywali, jak uczyli się od starszych, jak umierali i później ich naśladowali. Kiedy ktoś na przykład nie mógł umrzeć i bardzo cierpiał przed śmiercią, to na przykład sprowadzano ludzi, którzy przez życie z tym człowiekiem się jakoś tam nie umieli pogodzić, mieli jakieś spory, kłótnie, więc ten człowiek przychodził do tego umierającego i prosił o wybaczenie i mówił, że przebacza, że możesz już odejść, jednamy się. Ja to kiedyś mówiłem, ale byłem bardzo zbudowany, kiedy wyprowadzałem z domu i z wioski, gdzie mieszkała moja chrzestna, starsza siostra mojej babci, i zatrzymaliśmy się na rozstajnych drogach przy krzyżu. Myślałem, że coś się popsuło, że samochód, ludzie się zatrzymali, ale byłem świadkiem takiego dialogu, który tam w tej wiosce z pokolenia na pokolenie jest przekazywany. Jest taki zwyczaj, że jak ktoś umiera, to ktoś w imieniu tej osoby zmarłej mówi do mieszkańców tej wioski takie zdanie mniej więcej. Teraz zmarła idzie na sąd Boży, jak Bóg jej wybacza, tak i wy jej wybaczcie. I ludzie wtedy odpowiadali, ci mieszkańcy, jak Bóg jej wybacza, tak my jej też wybaczamy. I to po trzykroć było to pytanie kierowane, żeby tak to wybrzmiało, żeby pojednać się z tą osobą, która teraz idzie na sąd Boży. Największym kryzysem w Kościele jest kryzys wiary. To, co dzisiaj doświadczamy, to jest kryzys wiary w Boga i w życie wieczne. Może się zdarzyć sytuacja, że będziemy podobni do saduceuszy. Za czasów Pana Jezusa byli tacy arcykapłani, którzy składali ofiary tylko po to, żeby tutaj na ziemi działo się dobrze. I ktoś może zapytać, o, oni złożyli ofiarę, a zostali tak potraktowani przez Piłata. To dlaczego tak składali ofiary? To Pan Bóg ich nie wysłucha? Może byli grzesznikami właśnie, bo dlatego ich nie wysłucha. Nie, bo nie można Pana Boga zmuszać do tego, żeby tylko tutaj na ziemi wykonywał nasze polecenia. To jeszcze nie jest nawrócenie. Człowiek, kiedy składa ofiarę Panu Bogu, to może być to ofiara dziękczynna, ofiara z prośbą, ale przede wszystkim dziękować za to, że mamy łaskę zdobywania nieba, że Bóg już zniżył się do nas, jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, w Eucharystii, w sakramentach. I sakrament pokuty to jest szczególny sakrament, w którym przechodzimy nawrócenie. Bo jeżeli ktoś traktuje spowiedź jako uspokojenie tylko i wyłącznie swoich wyrzutów sumienia, ale nie jako drogę do nawrócenia, czyli do porzucenia dawnego grzesznego życia, to wtedy rzeczywiście ta spowiedź, to dzieło pobożne nie jest do końca po Bożemu wypełnione. To ma być sakrament odwracania się od grzechu i współpracy z łaską Bożą, żeby nie powracać do grzechu. To Pan Bóg oczywiście może nas przeprowadzać przez upadki, przez upokorzenia, nawet przez grzechy, po to, żeby człowiek był jeszcze bardziej oparty nie na własnych siłach, tylko na Bogu, na Jego łasce. I tak patrząc jeszcze na tych pobożnych
Galilejczyków, czy właśnie tych, którzy mieszkali w tej wieży, czy tam przebywali w tej wieży, można by powiedzieć, że ta ich nagła śmierć, ta katastrofa, która ich spotkała, jest dla nas takim znakiem i słowem, które przemawia. Bóg przemawia przez słowo, ale też przez wydarzenia. I teraz, jeżeli widzimy jakieś wydarzenie, że ktoś tam wchodzi do meczetu i strzela, czy tam wchodzi do autobusu i w autobusie kogoś zabija, czy w tramwaju, to znaczy, że nie mamy się tylko koncentrować na tym, co jest zewnętrzne, na tym wydarzeniu historycznym, ale patrzeć też z tej perspektywy naszego życia, gdybyśmy się tam na przykład znaleźli. Czy ja w tym momencie jestem gotowy na przejście do nieba? Czy wszystko to, co powinienem komuś przebaczyć, prosić o przebaczenie, czy pojednałem się z Bogiem, to jest wszystko właśnie ważne. Bo nie wiemy, w którym momencie odejdziemy, chyba że otrzymamy taką łaskę. Niektórzy święci wiedzieli, znali dzień. Święty Stanisław Kostka na przykład. Ale to nie wszyscy mogą mieć taką łaskę. No i tak na koniec warto jeszcze tak sobie uświadomić, tak zadać sobie pytanie, jak się osobiście przygotowujemy do tego najważniejszego momentu przejścia z tego świata do wieczności. Czy rzeczywiście te praktyki religijne, które spełniamy, mamy właśnie w tym kontekście zdobywania nieba. Czy właśnie inwestujemy w to niebo. No i przechodzimy do drugiej części naszej Ewangelii, mianowicie wersetu 6, kiedy Pan Jezus zmienia temat i opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy i przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Tutaj trzeba powiedzieć, że wcześniejsze wypowiedzi Pana Jezusa o konieczności nawrócenia się zilustrowane były przy pomocy przypowieści. To, co jest najważniejsze w nauczaniu mistrza, jest uzupełnione przypowieścią, a więc figurą stylistyczną, która ma na celu za pomocą pewnych symboli, znaków ukazać pewną głębszą prawdę Bożą, zbawczą. Bowiem odwołuje się przypowieść do prostych, łatwo wyobrażalnych obrazów, które w ten sposób mogą na długo pozostać w pamięci i stanowić w ten sposób trwały fundament nauki. Czyli można powiedzieć, że Pan Jezus wiedział, że ta nauka, którą dzisiaj nazywamy eschatologią, soteriologią, eklezjologią, nie jest prosta i na pomocą przypowieści pewne głębsze prawdy Boże przekazywał swoim słuchaczom. I teraz tak, już odnosząc się bezpośrednio do tego fragmentu. Winnice zajmowały nierzadko rozległe obszary i były także miejscem sadzenia drzew owocowych. To jest troszeczkę tak jak u nas na przykład, kiedy pojedziemy w stronę Grójca, zobaczymy, że nagle zaczynają się ciągnąć całe hektary czy tam kilometry drzew. Prawda? Jest rzeczą oczywistą, że drzewo owocowe sadzi się dla jego owoców, zwłaszcza tych owoców słodkich. I w tej przypowieści jest echo Izajaszowej pieśni o winnicy, która zamiast owoców wydała cierpkie jagody. I Jeremiaszowej lamentacji nad szczepem winnym zamienionym w dziki krzew. Przypowieść ta przywołuje także wydarzenie opisane przez Ewangelistę Mateusza i Marka, kiedy wracając z Betanii do Jerozolimy, Pan Jezus był głodny i szukał owoców figowca, ale znalazł tylko liście. I w tym wydarzeniu możemy odczytać symboliczny obraz szukania słodkich owoców, czyli wiary w człowieku, ale na drzewie są tylko liście. To znaczy pozorna pobożność i obłuda symbolizują liście. Czyli czasami wydaje się, że drzewo jest piękne, liściaste, wysokie, ale wewnątrz nic nie ma. Jest po prostu, poszło w pień i w liście, ale owoców żadnego nie ma. Czyli Bóg pragnie miłości i poznania Go, sprawiedliwości i naszego piękna duchowego, a znajduje często cierpkie jagody. Czyli jest to obraz, taki smutny obraz stosunku Izraela, czyli ludzi, narodu wybranego do Boga. I słowa proroka Jeremiasza
są doskonałym świadectwem takiej interpretacji tego wydarzenia. A mówią tak: mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie, odrzucili słowo Pańskie, a mądrość na co im się przyda. Dlatego dam im ich żony innym, ich pola zdobywcom, albowiem od najmniejszego do największego wszyscy są chciwi zysku. Od proroka do kapłana wszyscy hołdują kłamstwu, podleczają rany córki mojego narodu pobieżnie, mówiąc pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. Wstydzić się powinni, że popełnili nieprawość, obrzydliwość. Odrzucili jednak wszelki wstyd i nie potrafią się rumienić. Dlatego upadną wśród tych, którzy padać będą. Nie ma winogron w winnicy, ani fig na drzewie figowym i liście ich zwiędły. Czyli taki symbol odrzucenia słowa Pańskiego, chciwość, kłamstwo, dawanie fałszywej nadziei powodują, że nie ma fig na drzewie figowym, czyli nie ma owoców w człowieku. Tak jak wspomniałem, to drzewo figowe to symbol każdego człowieka, czyli to, co w człowieku jest, to na zewnątrz zazwyczaj widać, jaki jest jego owoc, czyli na przykład jakie są jego dzieła, postępowanie, jak się odzywa, prawda? Czasami wydaje nam się, że człowiek jest bardzo miły i sympatyczny, prawda? A później, kiedy otworzy usta, czy podejmuje konkretne decyzje, to widzimy, że no, trochę się, no, jakby to powiedzieć, różni się ten obraz zewnętrzny od jego konkretnego wnętrza. Prawda? Myślę, że wielu z nas doświadczyło tego, jak bardzo pozory mylą u ludzi. No, dziękuję. No, pozory mylą. Ten figowiec dawał figę z makiem, nic nie dawał. Stąd powiedzenie, tak? Tak, no może stąd. Ale myślę, że tutaj, tak jak w tym pierwszym fragmencie, możemy przypisać to powiedzenie na te wydarzenia: pilnuj siebie, będziesz w niebie. Tak też i tutaj każdy z nas może symbolizować w tym winnicy pańskiej, czyli w kościele, właśnie to drzewo figowe. Jesteśmy jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, którego liście nie więdną, ale co z tego, że nie więdną, skoro nie wydają owoców. Psalm pierwszy mówi o owocach wtedy, kiedy człowiek nie zasiada w gronie szyderców, w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. I wtedy są rzeczywiście możliwe owoce, kiedy nad prawem pańskim, nad Słowem Bożym rozmyśla dniem i nocą. I wtedy jest podobny do kogoś, kto wydaje owoce w każdym czasie, we właściwym czasie, a w zasadzie w każdym. Bo dlaczego Pan Jezus, kiedy szedł z Betanii do Jerozolimy, zobaczył drzewo figowe, ale to nie był czas na owoce. I później to drzewo przeklnął. Już nie będziesz wydawać owoców. Jedno z tłumaczeń ojców Kościoła jest takie, że jeżeli się jest z Chrystusem, to owoce są zawsze. Dlaczego? Dlatego, że nie czerpiemy z siebie, czy z tego świata nastroju, który powoduje, że na przykład mamy dobry nastrój, jesteśmy tacy mili dla innych, znaczy możemy ich mówić: wszystkich kocham, mam pokój w sercu, bo nikt mnie nie atakuje, no jestem taki szczęśliwy, radosny, mogę tańczyć, zbawić się, ale to z tego świata czerpię. W odpowiednim czasie, a kiedy przyjdzie prześladowanie, kiedy przyjdzie zły nastrój, ucisk, ataki z zewnątrz i co? Wtedy już nie ma tych owoców, ale z Chrystusem powinny być. Bo one już nie pochodzą od nas, nie pochodzą ze środowiska, w którym żyjemy, ale pochodzą od samego Chrystusa. I kiedy patrzymy na przykład na Piotra i Jana, poszli do Sanhedrynu, byli przesłuchiwani i za karę za to, że głoszą Jezusa zmartwychwstałego, króla i Pana, zostali ubiczowani. I jaka jest reakcja Piotra i Jana? Oni zamiast narzekać, smucić się, że tak zostali potraktowani, zaczęli się cieszyć. Owocowali owocem radości w Duchu Świętym. Podobnie Paweł i Sylas, kiedy zostali uwięzieni, niesłusznie, razem z najgorszymi kryminalistami, byli w łańcuchach, kajdany, dyby, ciemno. I zamiast narzekać, to uwielbiali Boga hymnami pełnymi ducha i wszystko się otworzyło. I to pokazuje, że oni owocują. Owocem ich wiary, ich modlitwy była chwała Boża, która zstąpiła, i nawrócenie też tych, którzy
to widzieli, szczególnie strażnik więzienia się nawrócił. Więc człowiek, który chodzi i ogląda drzewo figowe, to szukał na nich, na tym drzewie owoców. Możemy być w kościele i tylko czerpać z tego kościoła, czyli być zakorzenieni od samego początku przez chrzest, ale przez życie jakby brakuje tutaj owoców, na przykład w tym, że pod wpływem naszej wiary ktoś się nawraca. To jest jeden z tych owoców. Bo człowiek zapalony zapala innych. To jak świeca, tutaj słabo pali się, ale gdybyśmy jeszcze inną świecę zapalili, to byśmy... Menorkę? Tak, na przykład. To byśmy mieli więcej światła. I to ma też podobnie z takim owocowaniem naszej wiary. Jeżeli ta wiara rzeczywiście płonie, daje światło innym, to też i zapali innych. Dlaczego tych 12, w zasadzie jeden zdradził, więc było ich 11, potem tego Macieja wybrali, jeszcze Paweł, ale dlaczego oni potrafili całe Imperium Rzymskie zapalić? Między innymi dlatego, że mieli owoce Ducha Świętego. Ludzie, którzy nie mieli wiary, pytali się, skąd oni to mają. Ich prześladujemy, zabijamy, a oni wielbią Boga. Idą ciesząc się, że mogą oddać życie za Chrystusa. Mogą przyznawać się do Chrystusa i cieszą się, że mogą umierać. Każdy się boi śmierci. Dlaczego oni mają taką moc? Dlaczego śpiewają hymny dziękczynne? Dziękują Bogu za tę dobrą śmierć. Tak jak wielcy święci męczennicy. Dlatego właśnie rodziło się pytanie, dlaczego oni się tak wzajemnie też miłują i dlaczego miłują swoich prześladowców? Dlatego, że są zakorzeni w Chrystusie. Kiedyś zapytana jedna z sióstr Matki Teresy z Kalkuty, sióstr misjonarek miłości, która zajmowała się, tam te siostry zajmują się właśnie tymi najuboższymi, najbiedniejszymi z biednych i na ulicach Kalkuty są tacy właśnie trędowaci, chorzy, umierają i żeby mogli godnie umrzeć, to są zabierani, myci, pielęgnowani, ale te rozkładające się ciała wydają naprawdę niesamowicie w tym ciepłym klimacie nieprzyjemną woń, po prostu smród. I ci Hindusi, którzy mają takie podejście, że to jest ich karma, że to powinni oni to sobie odcierpieć, a w przyszłym wcieleniu będą mieli lepsze życie, więc za bardzo się nie chcą nimi zajmować. I jeden z tych Hindusów powiedział, dlaczego ty to robisz? Żadna nasza dziewczyna hinduska za największe pieniądze świata by tego nie zrobiła. Co ty teraz robisz? A wtedy ta siostra odpowiedziała, ja też za żadne pieniądze świata bym tego nie zrobiła. Ale robię to ze względu na Chrystusa. Tam jest w tym człowieku Chrystus. Ja Chrystusowi służę. Więc nawrócenie to jest, jeszcze raz powtórzę, zaproszenie na tron swojego życia Jezusa Chrystusa, któremu chcę służyć, oddawać Mu cześć. I to jest nawrócenie. Nie tylko przez modlitwy, przez jakieś akty uniżenia, ale przez służbę drugiemu człowiekowi. Kiedy służę, to ze względu nie na swoją pychę, na to, żeby zaspokoić swoje dobre mniemanie o sobie, ale właśnie ze względu na Chrystusa, który mnie wzywa do pomocy drugiemu człowiekowi. A jeżeli tego brakuje, no to będzie kryzys w Kościele, bo wtedy jest to niebezpieczne te słowa późniejsze, kiedy za chwilę usłyszymy, co chce uczynić Bóg. Bo trzeba pamiętać, że to jest też w kontekście 2000 lat temu Pan Jezus przyszedł do Jerozolimy i nad Jerozolimą zapłakał na Górze Oliwnej, ponieważ widział, co czeka. Pan Jezus jest jak ten ogrodnik, który chciał w tej winnicy, żeby ta właśnie winnica przyniosła owoc, żeby właśnie kapłani w świątyni, pobożni Żydzi przyjęli go jako swojego Pana i Zbawiciela, jako króla. Owszem, nazwali go królem, napisali na krzyżu król żydowski, ale nie uznali go za władcę, że będzie panował w ich życiu. Dlatego konsekwencją odrzucenia Chrystusa i Jego panowania będzie właśnie pewnego rodzaju kara.
Dlatego też ważne jest, żeby sobie to uświadomić, że głoszenie Ewangelii, głoszenie wiary w Chrystusa jest z jednej strony taką szansą do nawrócenia, jest darem, ale z drugiej strony jest zadaniem i jeżeli się go nie wykona, no to się zaciąga winę. Każdy, kto nie przyjmuje Słowa Bożego, też zaciąga winę. Więc to jest też ważne, żeby sobie to uświadomić. Tak, i tutaj werset 7 mówi, rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję, wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławiam? Tutaj mamy taką scenę, można powiedzieć, stricte agrarną, kiedy właśnie wycina się drzewa, które nie przynoszą owocu. A winnica może być tu interpretowana jako symbol narodu wybranego. Tym, który oczekuje owoców, jest Bóg. Ogrodnikiem są prorocy posłani do narodu, aby go nauczać, prowadzić ku owocowaniu. 3 lata to jest okres oczekiwania, który jest konieczny, aby móc w zgodzie z prawem spożywać owoce. To znaczy mniej więcej winorośl po 3 latach od zasadzenia zaczyna owocować. Bóg jest cierpliwy w oczekiwaniu na owoce, ale nawrócenie ma się dokonać w ściśle określonych ramach, czyli w naszym ziemskim życiu. Pan Bóg daje nam życie na czas jego to czas nam dany, jak powie Jan Paweł II, i zadany. Jak wiemy, ludzie różnie to życie realizują, prawda? Różne są pomysły na to, jak sobie życie ułożyć, jak sobie je zapełnić. Jedni idą w stronę Pana Boga, a są tacy, którzy zupełnie w odwrotną stronę. Na tym polega tak zwana wolność. O owocach w życiu wierzących pisze święty Paweł w liście do Galatów. Pisze, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Owoc zawiera w sobie nasienie rośliny, z której wyrasta i służy pomnażaniu tego, co go zrodziło. W tym sensie pierwszym owocem wiary jest jej pomnażanie, świadczenie o niej. Czyli sobie człowiek, który ma w sobie tą wiarę, rozumianą jako relację z Panem Bogiem, to będzie tą wiarę pomnażał w sobie, będzie o niej świadczył. I tak też to rozumie święty Piotr, gdy pisze, że dobre czyny wierzących mają prowadzić innych do wychwalania Boga. A święty Paweł powie, że wiara rodzi się ze słuchania. Tak jak my teraz robimy, prawda? Wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co się słucha, jest Słowo Boże. No właśnie. Owocem jest też wspieranie materialne apostoła w jego podróżach ewangelizacyjnych. Czyli chociażby w liście do Filipian jest tam napisane, że gmina Filipi wspierała świętego Pawła, żeby mógł tam podejmować różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne. Wezwanie do nawrócenia wypowiadane przez Jana Chrzciciela ma też ten sam aspekt. Mianowicie drzewo, które nie przynosi owocu, będzie wycięte. Święty Jan Chrzciciel mówi, oto siekiera już jest przyłożona do korzenia. Prawda? I czas oczekiwania w pewnym momencie kończy się. Skończy się. I tym końcem jest nasza śmierć, odejście z tego świata. Czyli w tym momencie już jest koniec. Już nie można ani sobie pomóc, ani sobie już zaszkodzić. Owocowanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek trwa w Chrystusie. W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus podkreśla powołanie swoich uczniów do przynoszenia owocu. Czyli my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby przynosić jakieś owoce. Czyli konkretne nasze, na przykład dobre uczynki, które czynimy. Na przykład, albo nie czynimy. Brak dobrych owoców jest znakiem fałszywych proroków, którzy zostają odrzuceni. Brak owocu nie jest także sytuacją neutralną. Tak jak niektórzy twierdzą, że ja nie robię nic dobrego, ale nie robię też nic złego. Prawda? Są tacy ludzie. Prawda? Nie jest to sytuacja naturalna, otóż w której wprawdzie nie ma zysku, ale też i nie ma strat. Nic podobnego. Drzewo, które nie przynosi owocu, powoduje wyraźną stratę, gdyż co? Wyjaławia ziemię, czyni ją nieużyteczną dla drzew, które owocują. Prawo do owoców jest jednym z podstawowych praw, czy też przywilejów, właściciela winnicy, co dobitnie podkreślają także inne przypowieści.
Czyli Pan Bóg jak gdyby ma prawo do tego, żebyśmy my odpowiedzieli naszym życiem na Jego powołanie nas do życia. Czyli innymi słowy, my jesteśmy stworzeni, tak jak mówi święty Ignacy Loyola, po co żyje Pan Bóg na ziemi, po to by Go chwalił, uwielbiał i coś tam przynosił owoce, a przez to zbawił swoją duszę. Święty, to jest jedna z pierwszych wskazówek na pierwszym tygodniu ćwiczeń ignacjańskich. Czyli po co żyje człowiek na ziemi? Po to, żeby Pana Boga uwielbiał, chwalił, a przez to zbawił swoją duszę. No oczywiście, tak jak mówiłem, do tego potrzeba wiary. Oczywiście troszkę potrzeba wiary, żeby móc w ten sposób układać swoje życie. Bo gdybyśmy tutaj na przykład teraz poszli do Domu Kultury, tam gdzie przychodzą ludzie z różnych, że tak powiem, opcji i światopoglądowych, to by na pewno mogli wyśmiać to, co teraz my mówimy. Prawda? No bo są różnego rodzaju opcje właśnie zbawienia się, czy też ułożenia sobie życia, tak jak na przykład Grecy do świętego Pawła powiedzieli, kiedy im zaczął mówić o zmartwychwstaniu, prawda? Posłuchamy cię innym razem. Chociaż oni to zrobili kulturalnie, bo nie wyśmiali, tylko dali mu tak do zrozumienia, że ich to nie interesuje. Tutaj to słowo jest bardzo trudne, w tym sensie, że powinno zaboleć nasze serce, jakby poczuć, że siekiera rzeczywiście jest blisko do wycięcia, wytnij je. I takie są sytuacje graniczne, kiedy widzimy nie tylko śmierć w naszych bliskich, ale na przykład możemy jakby się otrzeć o śmierć. To jest jakby taki znak od Pana Boga po to, żeby zastanowić się nad swoim życiem. Czy rzeczywiście jesteśmy gotowi. Słowo 3 oznacza też pełnię. Pełnia czasu, 3 lata. Pełnia czasu, kiedy przychodzi Pan Jezus. Pan Jezus staje w naszej obronie tak naprawdę, kiedy jeszcze chce, żebyśmy stawali, znaczy chce jeszcze, żebyśmy mieli ten czas nawrócenia, jeszcze tę łaskę. Póki żyjemy tutaj na ziemi, to żyjemy po to, żeby się spieszyć jak najbardziej z okazywaniem Panu Bogu i ludziom miłości. Bo na przykład na sądzie ostatecznym będzie pytanie o miłość. Cokolwiek uczyniliście lub nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych w mieście nie uczynili. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem chory, byłem w więzieniu, byłem przybyszem i tak dalej. To jest wołanie o jakieś owoce. Tutaj jeszcze raz powtórzę, że Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy owocowali, nie tylko żebyśmy nie grzeszyli, ale żebyśmy czynili miłość. Wzorem niegrzeszenia to są umarli nieboszczykowie na cmentarzu. Oni nie grzeszą, ale nie ma w nich życia. Natomiast chodzi o życie, o owoce życia. Konkretne owoce działania. Przykładem takich owoców to są święci, którzy właśnie poświęcili swoje życie na przykład chorym, tak jak święty Kamil de Lelis. Warto zobaczyć, jak jego historia się potoczyła, bo tak na marginesie, ale to taki przykład, jak zaowocowała modlitwa matki. Matka świętego Kamila de Lelis nazywała się Kamila i urodziła go w wieku, kiedy miała 62 lata. Bardzo późno. Więc już jako staruszka w tamtym czasie, to był XVI wiek, nie mogła zająć się tak do końca jego wychowaniem. Wcześniej, kiedy on był młody, umarła, ale przed śmiercią mówiła, że miała taki sen i powiedziała to swojemu synowi, że widziała, że idzie z innymi mężczyznami i że ma na piersi krzyż. To był taki znak, ona to odczytała, że oni byli skazani na śmierć. Bo tak skazańcy szli na przykład na przykład ścięcie głowy, czy na powieszenie, czy na inne formy skazania na śmierć, że on był gotowy. Znaczy, bała się, że będzie pozbawiony wychowania, bo jego starsi rodzice umrą, nie wychowają go i będzie źle wychowany i pogubi się w tym życiu. Ona się bardzo mocno modliła, żeby był zachowany od tego. Rzeczywiście umarła i on się pogubił. Wyrósł na wielkiego mężczyznę ponad 2 metry i był no, po prostu takim zabijaką.
za pieniądze najmował się na różne bitwy, na różne wojny jeździł. Był to taki żołnierz najemny. No i po prostu co zarobił, to potem przepił, grał w karty, hazard. To była taka droga, która go prowadziła prosto do piekła. I przyszedł moment, kiedy na jednej z takich bitew został zraniony w nogę. I jako ranny, ta noga całe życie mu się nie goliła. Do końca życia ta noga była uszkodzona. Tu święty Ignacy Loyola też dostał w nogę, kiedy walczył. Ciekawe, że podobno dokładnie w tym samym roku, kiedy został zraniony święty Ignacy Loyola, Marcin Luther ogłosił te tezy, 95 tez w Wittenberce, które jakby rozpoczęły ten proces protestantyzowania, czyli oddzielania katolików od Boga, od kościoła katolickiego. Natomiast Pan Bóg jakby powołuje tutaj świętych poprzez takie doświadczenie, jakby taka siekiera przyłożona i został uderzony w nogę. I co zrobił święty, późniejszy święty Kamil de Lelis? Otóż jeszcze się nie nawrócił, tylko że już nie mógł zarabiać, więc nie miał pieniędzy za bardzo, żeby żyć i przepijać, bo nie miał też żadnych zachowanych oszczędności, bo wszystko zmarnował. Poszedł do zakonu kapucynów. I kapucyni nie chcieli go przyjąć, bo wyglądał okropnie, a jeszcze miał taki życiorys. Po prostu bali się go. No to postanowił, że będzie pomagał przewozić z klasztoru do klasztoru różne rzeczy, na przykład wino czy jakieś inne przedmioty, które trzeba było przewieźć. Był silny, miał jakiegoś osła, na którym te rzeczy przewoził. I pewnego dnia, kiedy jechał chyba w stronę, czy od San Giovanni Rotondo, tam gdzie później był ojciec Pio, prawda? I na tej drodze, kiedy tam wędrował, spotkał Pana Jezusa. I od tego momentu wrócił do Rzymu i założył szpital. Zaczął się, sam będąc ranny, chory, zaczął się zajmować chorymi. Bo zobaczył, że tam właśnie w tych chorych jest Pan Jezus. I podczas tego zajmowania się tymi chorymi przeżywał stany mistyczne. Dla niego te zapachy były miłe, nawet lewitował podczas karmienia na przykład chorego. Jedna rzecz trzeba było zrobić, żeby się dostać do szpitala świętego Kamila, a mianowicie trzeba było się wyspowiadać, bo mówił, że najważniejsze jest ratować duszę, nie ciało. Ciało dopiero na drugim miejscu. Najpierw trzeba uratować duszę, a potem będziemy cię leczyć. Jak się wyspowiadasz, to będziemy cię leczyć. I rzeczywiście jeden z muzułmanów udał, że jest katolikiem, bo chciał się leczyć. I tam się udał, że się wyspowiada. I dopiero później, po jakimś czasie, przyznał się, widząc jak go pielęgnuje ten święty Kamil de Lelis, przyznał się, że nie jest katolikiem, że tylko udał, że jest katolikiem i że chce, że prosi o chrzest, że chce zostać katolikiem, że chce tak kochać jak katolicy. I to jest właśnie przykład tego, że ten czas, który przyszedł dla Kamila, odczytał go jako czas nawrócenia i rzeczywiście zamienił to w owoce życia. Z człowieka, który był narażony w swoim życiu na zbawienie, myślę, że ta jego matka wymodliła jego nawrócenie, tak jak w pewnym sensie Szaweł został nawrócony pod Damaszkiem, ale wcześniej za niego modlił się święty Szczepan. Więc tutaj można powiedzieć, że owocem naszego życia i modlitwy jest też to, że inni mogą też owocować w swoim życiu nawróceniem. I tutaj ten refren, Pan Bóg do nas mówi, jeżeli powtarza coś, to znaczy, że podkreśla, że to jest bardzo ważne, że to jest właśnie ten czas, Wielki Post, to jest czas w naszej parafii Stanisławskiej. Dzisiaj, jutro rozpoczynamy rekolekcję, właśnie jest to, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I tak jeszcze chciałbym dodać, jest taka prawosławna opowieść o tym, jak pewien król miał syna. I ten syn nie chciał być odpowiedzialny za swoje życie, a król się bał, że po prostu jak zostanie królem, to zmarnuje całe dziedzictwo i doprowadzi państwo do ruiny. On tylko by się bawił, tańczył, pił, szukał panienek. Cały czas tylko grzeszył.
Był nieodpowiedzialny, takie dziecko, taki Piotruś Pan. I ten mądry ojciec, król, najpierw go uwięził. Wsadził go do więzienia i mówi tak: synu, jeżeli się nie zmienisz, to jesteś niebezpieczny, muszę cię izolować od ciebie samego. No i ale tato, jest tyle pokus dookoła, ja się nie potrafię powstrzymać. No, ciekawe. To zrobimy takie ćwiczenie. Będziesz miał tutaj taki dzban wody, takie naczynie wody i przejdziesz przez rynek miasta. Ale uważaj, żebyś żadnej kropli nie uronił. Jeżeli uronisz jakąś kroplę, wydałem rozkaz mojemu żołnierzowi, utnie ci głowę. Będziesz szedł z mieczem i w każdym momencie możesz stracić głowę, jeżeli wodę, jakaś kropla spadnie na ziemię. No, mam mi, ja przestraszył się ten jego syn, ale wziął ten naczynie z wody wypełnione po brzegi i szedł przez całe miasto. I przeszedł i taki zadowolony, że udało mu się uratować życie, oddał to naczynie z wodą, nic nie uronił. Ale ojciec zapytał go: synu, co widziałeś w mieście? A on mówi: tato, ale ja tak byłem skupiony na tej wodzie, że nic nie widziałem. No jak to mogłeś nie widzieć? To przecież dzień targowy, pełno straganów, pełno ludzi. Sprzedają, kupują, grają, są różne sztuczki. Nie, ja nic nie widziałem. Tylko widziałem to naczynie. I wtedy ojciec mówi: widzisz, jeżeli będziesz widział swoje naczynie duszy, swoje serce, tą łaskę uświęcającą, żeby jej nie uronić, jeżeli będziesz na tym skupiony, żeby być blisko Boga, to te różne pokusy cię nie ruszą, nie dotkną. Musisz mieć świadomość, że twoje życie jest zagrożone, jeżeli ulegniesz pokusie. Warto tak sobie uświadomić w czasie Wielkiego Postu, że jest takie niebezpieczeństwo. Tak, no już kończymy ostatnim werset. Lecz on odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Otóż w ogrodniku proszącym o cierpliwość w stosunku do drzewa, które nie rodzi owoców, widzimy figurę Mojżesza, który wstawia się za ludem wybranym oraz Jozuego, czy proroka Jeremiasza, kapłanów, świętego Pawła, pragnącego zbawienia Żydów. Więc tutaj prośba ogrodnika o cierpliwość jest znakiem znajomości natury Pana Winnicy. Pana Winnicy, który jest miłosierny i nie chce śmierci grzesznika. Ale już w księdze Izajasza pieśń miłości Boga do swego ludu kończy się obrazem odrzucenia i zniszczenia ogrodu, który nie chce przynosić oczekiwanych owoców. To jest Izajasza 5 rozdział, wersety 5-7. Wyrzucone zostanie to, co jest nieużyteczne i co nie rokuje żadnych nadziei, tak jak sól zwietrzała. Podobny obraz znajdujemy w przypowieści o Jezusie w winnym krzewie z Ewangelii świętego Jana, rozdział 15, gdzie jest napisane, że ziemia, która nie chce owocować, jest przeznaczona na spalenie. Czyli tutaj no, można by powiedzieć tak niedwuznacznie jest powiedziane, że jednak piekło też istnieje. Że no nie można tak nieustannie, bo część ludzi łudzi się, że tak naprawdę no to Pan Bóg jest taki nieskończony w swoim miłosierdziu, że wszystko wybaczy i wszystko załatwi. Natomiast ze strony człowieka no też musi być jakiś wysiłek. To nie jest tak, że Pan Bóg wszystko za nas zrobi. Tak jak powiedział jeden ze świętych, Pan Bóg stworzył nas bez naszej woli, ale już nie może te zbawić nas bez naszego udziału. To my musimy w tym życiu naszym opowiedzieć się, czy też chcemy być z Nim, czy też nie chcemy być z Nim. No i jak wiemy, są tacy, którzy chcą być z Panem Bogiem, ale są też tacy, którzy nie chcą. I taka już jest na tym świecie sytuacja. Ważne, żebyśmy, tak jak ksiądz Arek powiedział, no właśnie nieśli ten dzban naszej wiary, czy naszego zbawienia w takim skupieniu, aby go nie rozlać gdzieś na drobne poprzez różnych pokusach tego świata. Żebyśmy byli właśnie skoncentrowani na tym, co jest istotą i celem naszego życia. Zwróćmy uwagę na ten rodzaj opieki nad tym nieurodzajnym drzewem. Okopię je, czyli dokonam jakiegoś pogłębienia
I tam do tego okopania dorzucę jeszcze nawóz. Obłożę nawozem. To są pewne takie znaki troski Pana Boga nad tym nieurodzajnym drzewem, czyli nad każdym z nas. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, te wydarzenia, które spotkały Galilejczyków, czy tych 18, wydawałyby się, one były jakby karą. Nie. One są takim ostrzeżeniem dla nas, którzy to widzimy. Może być też w naszym życiu różnego rodzaju taki Boży nawóz różnych upokorzeń, różnych rzeczy, które wydawałyby się, że chcielibyśmy odrzucić, na przykład cierpienie, przychodzi jakaś choroba, tak jak w przypadku tego świętego Kamila czy świętego Ignacego Loyoli. Święty Ignacy Loyola, kiedy nie mógł chodzić i leżał w łóżku, to był dla niego nawóz. To bycie chorym było takim obłożnie chorym, obłożone nawozem, ponieważ dzięki temu mógł się zatrzymać i zacząć słuchać Słowa Bożego, czytać. I tak sobie myślę z swojego doświadczenia, że ten nieprzyjemny nawóz różnych chorób, czy takiego właśnie uziemienia bez takiej akcji, zostawienia w jednym miejscu, później rzeczywiście był dla mnie bardzo zbawienny. Dziękuję Panu Bogu za ten Boży nawóz, który gdzieś doświadczyłem. Myślę, że dzisiaj też potrzebujemy, ja też potrzebuję przede wszystkim tego nawrócenia, żeby nawet prosić, modlić się o takie osobiste nawrócenie. Pamiętam, że miałem takie doświadczenie, jeszcze nie byłem wtedy wyspowiadany i Pan Bóg dopuścił wypadek samochodowy i zatrzymałem się samochodem na dachu. Mało brakowało, by się ten samochód zapalił, bo już ciekła benzyna. Na szczęście żaden samochód sprzeciwka nie jechał. Tak to jakby uderzył, to pewnie byśmy spłonęli. I takie miałem pytanie w sercu, czy byłem gotowy na przejście z tego świata. No nie byłem, a jeszcze mój brat był obok, który był poszkodowany. Więc to było doświadczenie, które od razu mnie nie popchnęło do spowiedzi, bo dopiero kiedy zasnąłem w pociągu miesiąc później, wracając z Warszawy do Grodziska, okazało się, że to nie ten pociąg. Pojechałem którymś innym pociągiem. Kiedy wysiadłem i się wtedy wyspowiadałem z całego życia, rzeczywiście nasze pomyłki, nasze pokrzyżowane plany, wypadki, choroby mogą być takim Bożym nawozem, takim rodzajem działania Bożego ogrodnika w naszym sercu, który chce naszego owocowania, żebyśmy owocowali naszym nawróceniem. Zatrzymajmy się teraz w ciszy, właśnie żeby zobaczyć też w swojej historii życia te wydarzenia, które spowodowały nasze przemiany serca, ale też i patrząc dzisiaj, co możemy odkrywać jako owoce, których jeszcze nie wydajemy, czego Pan Bóg od nas chce, jakich owoców nawrócenia. I warto tak zadawać sobie w tym medytacją właśnie takie pytanie do Pana Jezusa ukrzyżowanego, bo Pan Jezus, kiedy mówi pragnę, to warto zapytać, Panie Jezu, czego pragniesz? Kiedy mu podano ocet, to nie chciał pić, to nie tego pragnie. Pragnie naszej miłości, naszej odpowiedzi na Jego miłość, czyli nawrócenia. Trwajmy teraz w ciszy, zadając sobie te pytania. Thank you.